Cześć, witajcie. Dzisiaj przedstawię wam Borderlands. Gra wydana w 2009 roku przez firmę Gearbox Software szybko stała się hitem. Na sukces gry złożyły się takie czynniki jak świetna komiksowa grafika, ciekawa fabuła oraz ściągająca rozgrywka. Borderlands jest generalnie grą akcji, ale nie jest to zwykły shooter. Posiada też elementy RPG oraz otwarty, duży świat. Akcja rozgrywa się na planecie Pandora, ale niestety nie na tej z Avatara. Rozpoczynając grę, mamy do wyboru jedną z czterech postaci. Mnie najlepiej gra się Rolandem, czyli klasą żołnierza. Jego preferowana broń to karabiny szturmowe oraz shotguny. Również przydatna opcja to jest automatyczne działko, które pomaga nam walczyć z wrogami. Jak to wygląda w akcji, będziecie mogli zobaczyć w dalszej części gameplaya. No to wybieramy postać i do dzieła. To co uderza nas pierwsze to bardzo nietypowa, jakby ręcznie rysowana grafika komiksowa. Można śmiało stwierdzić, że zastosowanie takiego triku dało grze niepowtarzalnego klimatu. Mówiąc o grafice, mała informacja dla posiadaczy monitorów 3D. Miałem okazję testować grę w systemie Nvidia 3D Vision na 27-calowym monitorze 3D. No i muszę wam powiedzieć, że gra po prostu miażdży w tym trybie. Tak więc jeśli ktoś jest szczęśliwym posiadaczem takiego zestawu, to naprawdę polecam Borderlands w 3D. Pewnie przez tą chwilę zauważyliście już RPGowe elementy gry, czyli jakieś uszkodzenia wypadające z przeciwników oraz experience points, czyli punkty doświadczenia. Zbieramy je za killowanie przeciwników oraz wykonywanie misji. No i po uzbieraniu odpowiedniej ilości możemy awansować naszą postać. Bullseye, głowa ci wybuchła, hehehe. No, uzupełnimy ammo i biegniemy dalej. Broni w grze mamy naprawdę mnóstwo. Są to pistolety automatyczne, rewolwery, strzelby, karabiny, wyrzutnie rakiet, snajperki, yeah, oraz energetyczna broń obcych. Broń określają statystyki. Siła ognia, celność oraz szybkość, celność. Trzeba wybierając bronię kierować się w sumie takim wypośrodkowaniem tego, bo co z tego jeśli broń na przykład strzela szybko, ale jest mało celna, no i nie robi dużych obrażeń. A tu już przykład używania pojazdów w grze. W tym, że sterowanie myszką tym pojazdem jest lekko toporne. Sprawdźcie to turbo. No i jeszcze dwóch do załatwienia. Klimat tych pogoni pojazdami przypomina mi trochę Mad Maxa. Ach, miota nim jak szatan. No, ale dostał. Bardzo ważną rzeczą, że jest osłona, czyli ten niebieski pasek. Czerwony to oczywiście zdrowie. Na początku gry nie mamy żadnej osłony, ale szybko możemy coś zdobyć. Urządzenia te dzielą się na kilka rodzajów. Niektóre na przykład szybko się regenerują, inne przy okazji też odbudowują nasze zdrowie.
powoli, ale skutecznie. Teraz zobaczycie przykład używania naszego pomocnika, czyli automatycznego działka. Naprawdę potrafi uratować skórę. Na środku widzimy ikonę, kiedy to działko zniknie. Nie zostaje ono z nami zbyt długo, bo od kilkunastu do kilkudziesięciu sekund, ale ten czas naprawdę może przechylić szale na naszą korzyść. No i teraz trzeba czekać, aż zdolność specjalna się zregeneruje i znów możemy użyć działka. Ciekawie rozwiązano system drugiej szansy. Czyli to, kiedy skończy nam się życie pod silnym ostrzałem, nie giniemy od razu. Zobaczcie zresztą, co się stanie. Przechodzimy w tryb trzeciej osoby. Jeśli uda nam się ubić naszego adwersarza, wracamy do normalnego trybu i walczymy dalej. Ciekawe rozwiązanie, prawda? Możemy również pobawić się trochę taktycznie. Rzucamy na przykład nasze działko, żeby odciągnąć ogień wieżyczki automatycznej i wtedy naparzamy do niej z wyrzutu. Czasem spotkamy też kreatury, które są dużo większe i twardsze niż ustawa przewiduje. Zobaczcie tylko na tego. Trzeba się trochę napocić, żeby taką kreaturę zmęczyć. No ale efekt końcowy jest tego wart. Dobrze się wtedy wspomagać wszystkim, co mamy, czyli granaty jak najbardziej. No i nasze automatyczne działko też się bardzo przyda. Jeśli przyjrzymy się temu przerośniętemu skagowi, zauważymy, że ma bardzo silnie opancerzoną głowę i ogólnie przód. Z tej strony trafienia nie są zbyt skuteczne. Chociaż zależy to jeszcze, z jakiej broni użyjemy. Na przykład niektóre kreatury bardzo skuteczne są shotguny. Na inne znowu bardzo mało dają. W tym przypadku wrażliwe są boki, no i tył, ale czasem ciężko zajść taką kreaturę. Ci wszyscy psychole, do których przychodzi nam strzelać w grze, wydają czasem bardzo fajne okrzyki. More meat? Czyżby chodziło o słynnego mięsnego jeża? Zobaczcie ciekawą modyfikację granatu, który leci w górę i robi prawdziwy deszcz ognia. Tu widzimy jedne z twardszych kreatur w grze. Spider Ant, czyli takie pająko mrówki. To oczywiście tylko zwykłe mięsko armatnie, ale poczekajcie, aż wejdzie boss. Ach, jak ja lubię te snajperki. Wspominałem już o tym? No i jest bosik, a nawet dwóch. Tak samo w tym przypadku, przody są bardzo dobrze opancerzone, za to kreatury są wrażliwe na atak z boku i z tyłu, szczególnie właśnie z shotguna. Do bossów wrócimy za chwilę. Chciałem wam pokazać jeszcze jeden ciekawy typ przeciwnika.
i oto one. Przyznacie, że przy wzbijaniu się do lotu dźwięki wydają dość przerażające. Przywodzi mi to trochę na myśl film Pitch Black z Riddickiem. Ogólnie nie są one zbyt groźne, ale możemy spotkać też dużo większe wersje. No a wtedy to już nie przelewki. Okej, i wracamy do naszego starcia z bossami. Jeśli chodzi o zachowania sztucznej inteligencji, no to są w porządku. Jeśli na przykład przygwoździmy wroga, spróbuj się wycofać, jeśli jest mocno ranny również. Teraz po trafieniu mieliśmy napis Critical, czyli znaczy to, że uderzyliśmy w dobre miejsce z odpowiedniej broni. W praktyce wygląda to tak, że możemy na przykład w bestię wpakować kilka magazynków z karabinu maszynowego, nie wyrządzając przy tym za dużych obrażeń, a wystarczą 2-3 dobrze zadane strzały, żeby pozbawić takiego wroga na przykład połowę energii 2-3 strzałami. Dodajmy, że nasza postać dość wysoko skacze. Może to się przydać przy omijaniu przeciwników i zachodzeniu ich od tyłu. Jak widzieliście, jedna mrówa zaczęła atakować nasze automatyczne działko. Ale wróg nie jest głupi. O nas nie zapominają. Na koniec jeszcze trochę o wymaganiach sprzętowych gry. Nie potrzeba jakiegoś super zestawu, żeby gra chodziła w rozdzielczości Full HD i na wysokich detalach. Ja mam procesor dwurdzeniowy i3 i kartę graficzną GeForce 450 GTS. Co prawda wersja OC, ale spokojnie zwykła 450K da radę. Borderlands zapewnia rozrywkę na przynajmniej 30 godzin. Gra ukazała się na przykład w serii Premium Games, czyli to oznacza, że możecie ją mieć za jakieś 50 zł. Ja na przykład trafiłem fajną promocję na Steamie, również kupiłem ją niedrogo. Tak więc polecam. No i z tego miejsca chciałem pozdrowić wszystkich i zaprosić na kolejny mój gameplay. Cześć!